prawnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 32. sesję Rady Dzielnicy 6 Lodzice. Witam serdecznie przedstawicieli Fundacji Stańczyka, panią Agnieszkę Mikalszew, tak? Katarzynę. Katarzynę, tak? Mikalszew. I witam panią Martę Patenę, radną miasta Krakowa. Witam serdecznie. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 31. Punkt trzeci, zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2014, druk nr 269. Punkt czwarty, przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z oświetleniem, druk nr 270. Punkt piąty, przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, druk nr 271. I punkt szósty, oświadczenia i komunikacje. Szanowni Państwo, do chwili obecnej wpłynęły do mnie 4 wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Ponieważ nie widzę innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Pierwszy wniosek o wprowadzeniu punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczy wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Brunowice do realizacji w latach 2014-2015, druk nr 272. Druk nr 272. Mają Państwo projekt uchwały przed sobą? Zapoznali się Państwo z projektem uchwały? Tak, ponieważ nie słyszę, że ktoś się nie zapoznał, przystępujemy do głosowania tego punktu do porządku obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pana Artura Silnego Zarządu proszę o przyjęcie głosu. Łukasz jest. Witam. 11. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 4 osoby. 5. Jeszcze tak. 5 osób. Zgadza się? Zgadza się. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6 porządku obrad. Teraz kolejny wniosek, który do mnie wpłynął, dotyczy zmiany uchwały nr 30 łamane przez 263 łamane przez 213 Rady Dzielnicy 6 Brunowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, druk nr 273. Czy projekt uchwały wszyscy Państwo otrzymali, zapoznali się? Drugie? Dziękuję, nie widzę odpowiedzi negatywnych. W takim razie przystępujemy do głosowania tego wniosku i uchwały do punktu porządku obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu obrady dzisiejszej sesji? Bardzo proszę o podniesienie rękę do góry, a Pana Łukasza przeciw. 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 osoby. 4 osoby. Zgadza się na nie. Tak, wszystko się zgadza, tak? Dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7 porządku obrad. Trzeci wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad.
dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy Szósty na rok 2013, druk nr 274. Też pytam, czy wszyscy Państwo otrzymali i zapoznali się? Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych za przyjęcie wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Łukasz Zdrowiec przeliczy głosy. 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 5 osób. 5 osób. A się za nie głosów. Dobrze. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 w porządku obrad. I mamy kolejny wniosek, czwarty i ostatni, o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Jest to projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie programu Bezpieczny Kraków, druk nr 275. Otrzymaliście Państwo ten druk uchwały i zapoznali się? Nie widzę informacji, że ktoś się nie zapoznał. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu porządku obrad? O podniesienie ręki do góry. Jeszcze raz. Proszę trzymać jeszcze rękę, podnieś ręce do góry. 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6 osób się wstrzymało. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9 porządku obrad. Punktem 10 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś jeszcze ma jakieś propozycje zmiany w porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony.